Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozmowy niedokończone. Witam Państwa. Dziś podejmujemy temat cyberpomoc dzieciom, a naszymi gośćmi Wojciech Przybysz, prezes Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka imienia Każdego Człowieka. Tak brzmi pełna nazwa, w skrócie Stowarzyszenia Wędka, Networker. Będziemy pytać za chwileczkę, co to znaczy. Jak również Katarzyna Krajewska, wolontariusz w tymże stowarzyszeniu. Panie Wojciechu, jak się zaczęła przygoda z pomocą dzieciom? Zaczęła się na ulicy. Toruńskiej ulicy. Zaczęła się od mojego nawracania z wiary katolickiej na wiarę katolicką. Było to ponad 10 lat temu. No i owocem tego nawracania jest to, że zacząłem w moim życiu zauważać innych ludzi. A wśród tych ludzi były też dzieci. I poznawszy, będąc w Toruniu, ja jestem spoza Torunia. W Toruniu zamieszkałem, bo zacząłem pracować. I kiedy już osiadłem tak na stałe, zacząłem poznawać coraz więcej tych dzieci z osiedli, z ulic, z domów dziecka. Chodziliśmy tam z moimi przyjaciółmi, którzy się też nawracali. No i tak powstała później grupa, która animowała czas wolny tych dzieci na podwórkach. Po prostu się z nimi bawiliśmy. A zabawy były różne. Takie po prostu podwórkowe, jak to kiedyś za mojego dzieciństwa, granie w kapsle, gra w gumy. Okazuje się, że to bardzo wciąga też dzisiaj dzieci, jeżeli im się poświęci czas. Czyli wyjdziemy na podwórko, weźmiemy jakąś gumę, może nie ja, nie? Kasia może, ale takie poskakanie już ściąga te dzieci i to się zaczęło. A później formy działania i cele, idee coraz głębsze, coraz bardziej się angażowaliśmy też w pomocy indywidualnej rodzinom. To się stworzyła taka kula śniegowa, która wchłaniała też wolontariuszy, przyjaciół, sympatyków, darczyńców, sponsorów, samorząd, bo już znanym jesteśmy stowarzyszeniem, który nas też wspiera finansowo, wynajmujemy lokal też od miasta Torunia. Więc no, to tak się właśnie toczy, tak się zaczęło, od Boga się zaczęło. Skąd pomysł na nazwę Wędka? Bo ważną jest ta idea, wędka, a nie ryba. Czyli nie chcemy dzieci utrzymywać w takiej świadomości roszczeniowej, że jeżeli pochodzisz z rodziny biednej, problematycznej, to coś ci się należy. To nie tak. Dajemy wędkę, czyli trzęśniemy i słuchaj, ty możesz sam zrobić to, to i to. Nie musisz czekać. Sam to zrób. Jesteś zdolny. Jesteś perłą. Jesteś diamentem. Wierzymy w ciebie. Wiemy to. Widzimy to. I taka wędka, a nie ryba. A poza tym jest to istotne, iż podchodzimy do każdego indywidualnie, bo na jeden haczyk złowimy jedną rybę. Nie? Czyli tworzymy relacje. I tu już wkracza Pan Jezus, który też tworzył relacje. I my tak te dzieci do tego Pana Boga przyciągamy sobą, swoją postawą, więc jesteśmy też na takim świeczniku. Żyjemy tak, jak żyjemy i ciągniemy do siebie te dzieci. Nie? Jeżeli stąd przyprowadzacie to... dzieci do Pana Boga, ile godzin tygodniowo spędzacie w kościele? W kościele spędzamy w niedzielę, kiedy nie ma przymusu, nie jesteśmy stowarzyszeniem katolickim. Do nas przychodzą wolontariusze, którzy są niewierzący, wierzący, zbuntowani, prawosławni, są protestanci. Nie ma ograniczeń. Może przyjść każdy, jednakże wiedzą, że to jest miejsce, gdzie się modlimy, gdzie jest Maryja, gdzie wychodzimy na rekolekcje, gdzie też rekolekcje się odbywają u nas. Więc nie wiem, ile godzin. Pójdziemy w wtorek, pójdziemy w środę, pójdziemy na rekolekcje trzydniowe z naszą toruńską wspólnotą Posłanie. Więc jest taki fundament, który nie jest na samodzień dobry, tylko jest takim mocnym oparciem naszym. No i to się dzieje. Każdy, który przychodzi, wie o tym, że to tak funkcjonuje. Prezes, założyciel stowarzyszenia, pan Wojciech Przybysz, imienia Każdego Człowieka. Tak. Dlaczego? No dlatego. Każdy człowiek.
jest na tyle istotny i na tyle ważny, że może jeden człowiek zmienić losy świata. I tą świadomość mają dzieci, będąc patronem naszego stowarzyszenia. Ponieważ kiedy były początki zakładania tego stowarzyszenia, były to rekolekcje ignacjańskie i tam po rozeznaniu z kierownikiem duchowym właśnie wyszło nam, mi wyszło coś takiego, że nie będziemy stowarzyszeniem imienia Jana Bosko czy też Filipa Neri, naszego ulubionego, mojego ulubionego świętego, ale będziemy stowarzyszeniem imienia każdego człowieka. Bo ty możesz też być takim Janem Bosko, nie? Ty możesz też być takim Janem Pawłem II, dzieci wiedzą, kim był, ale możesz być takim też Hitlerem. Czyli jedna osoba może zmienić losy świata i wiedzą, że to jest bardzo ważne. Dlatego taki patron, bo każdy, kto przychodzi do nas, pan kamerzysta, pani kamerzystka, ty ojcze, możesz być naszym i jesteś naszym patronem. Bo wraz z tobą przychodzi cała historia twojego życia. Jak również każdy słuchacz Radia Maria w tej chwili, każdy odbiorca telewizji Trwami, każdy, kto nas potem posłucha dzięki internetowi. Za chwileczkę wejdziemy w tę cyberprzestrzeń, przestrzeń wirtualną. No ale jeszcze jesteśmy ciekawi przygody pani Katarzyny ze Stowarzyszeniem Wędka imienia każdego człowieka. No, moja przygoda się zaczęła przez dzieci, które no, są podopiecznymi stowarzyszenia. To było 3 lata temu już prawie, nie? To znaczy, że dzieci przyprowadziły do stowarzyszenia, czy...? Dzieci trafiły, syn trafił. Wojtek w sumie pomógł nam, jak się syn mój urodził. Najmłodszy syn. No i tak się zaczęło. Zaczęliśmy przychodzić chłopcy, synowie moi uwielbiają przychodzić, przede wszystkim grupa tato. Tak. Męskie wyprawy. Męskie wyprawy. No i dzięki nim się zaangażowałam też w pracę z innymi dziećmi. Na czym polega to zaangażowanie się w pracę? Przyjść, siedzieć, bawić się, spędzać czas z dziećmi, poświęcić im kawałek siebie przede wszystkim. I to współdziała. Jakie są proporcje u wolontariusza pomiędzy nauczaniem, wskazywaniem drogi, upominaniem, a dawaniem świadectwa tym, co tak pani podkreśla, że no, trzeba być, bawić się? Trzeba być. Dzieci widzą, jak przychodzi wolontariusz, przychodzi, wychodzi do nich. Zwykła rozmowa, nieraz to są zajęcia, jakieś organizowane grupy, tak, z grupą dzieciaków. A nieraz to jest indywidualna rozmowa z dzieckiem, danym dzieckiem, tak? Problemy, rozwiązywanie indywidualnych problemów, grupowych problemów. Czyli trzeba być. Wystarczy, byś był, nic tak, więcej. Dokładnie. Dzieci to doceniają i też dają z siebie kawałek siebie, tak? Po tych słowach wstępu, czym zajmuje się Stowarzyszenie Wędka, po zapoznaniu się z waszą przygodą, z waszą historią życia, pora by zastanowić się nad niebezpieczeństwami, które czyhają na dzieci. Panie Wojtku, czy te niebezpieczeństwa, czy te problemy, z którymi dzieci się stykają, które mogą je zdeprawować, czy one się na przestrzeni tych 10 lat zmieniły? Wydaje się, że tak, skoro dziś zaczynamy rozmawiać już o cyberprzemocy, cyberpomocy koniecznej względem dzieci, ale poprosiłbym o taką analizę na podstawie osobistego doświadczenia i tego, co jest doświadczeniem też stowarzyszenia. Bardzo ciekawe pytanie. Formy przemocy wobec dzieci na pewno ewoluują. Chociażby sam internet, cała przestrzeń wirtualna, portale społecznościowe. To jest dodatkowa przestrzeń, która zgarnia ofiary. To jest też dodatkowa przestrzeń, gdzie dzieci spędzają ogrom czasu, a nas dorosłych tam nie ma. Więc to jest ta przestrzeń całkowicie bez nas. Bez nas. Nie ma nas, nie? Pytanie, czy jesteśmy w stanie jako dorośli być w tej przestrzeni dzieci, skoro bardzo często można się odizolować, stworzyć własną grupę w cyberprzestrzeni, niedostępną dla świata zewnętrznego, a tym samym dla świata rodziców, świata dorosłych, świata opiekunów, świata kolegów i koleżanek, których dana społeczność
nie chce, jeżeli dobro tutaj barykaduje się przed złem, no to jeszcze mogą być pozytywne owoce, ale jeżeli mówimy o wzrastającej przemocy względem dzieci w cyberprzestrzeni, to rozumiemy, że bardzo często są kręgi raczej zamknięte z brakiem dostępu dla opiekunów, wychowawców, rodziców? Tak, jednakże nie chciałbym tak demonizować przestrzeni internetu, bo to nie jest zła przestrzeń. Bo ta przemoc w internecie, przemoc wirtualna zaczyna się w świecie realnym. Tak samo jak nie możemy być wszędzie, gdzie nasze dzieci mogą zażywać narkotyków, gdzie mogą się upijać, palić papierosy, robić te rzeczy, których nie chcielibyśmy jako rodzice. Więc wszystko zaczyna się w domu. W domu się zaczyna. W tym, jakie relacje są między rodzicami. Jeżeli są na tyle silne i na tyle uformowane świadomie, no to dziecko i nie będzie ofiarą, ale też nie będzie przemocą, nie będzie napastnikiem internetowym, nie będzie tym przestępcą, nie? No bo nie będzie miał takiej chęci, nie będzie chciał, bo wie, że to jest złe. Więc w tym internecie nie jest inaczej niż w świecie realnym, nie jest inaczej niż w klasie czy na studiach, bo to jest tak samo. Więc doszła tylko nowa przestrzeń, gdzie może zadziać się coś dobrego i coś złego. Właśnie, nie? A jeżeli nie wyjdą dzieci z domów i z domu z takim ładunkiem takiego mocnego kręgosłupa, że tam nie wchodzę, bo wiem, dlaczego nie wchodzę, no to mamy to, co mamy, a niestety mamy. Coraz mniej czasu poświęcamy naszym dzieciom. Coraz bardziej jesteśmy zapracowani. I tu nie chcę też dotykać tylko przestrzeni rodzin, które mają problemy wychowawcze, gdzie jest czy alkohol, czy uzależnienia inne, czy nie ma rodziców, bo tata siedzi, mama siedzi, nie? To są te rodziny, gdzie, drodzy Państwo, pracujemy na dwóch etatach, trzech etatach, gdzie nam wydaje się, że im więcej przyniesiemy, im więcej zaspokoimy potrzeb materialnych, tym będzie lepiej, że tak, ja tego nie miałem, to ty będziesz miał studia, akademik, lepsza uczelnia. A po jakimś czasie okazuje się, że tracimy to dziecko, ale dlaczego? No dlaczego? Przecież zobaczcie, ci wszystko, tak wszystko, ci ja. A ten okres wychowania jest bardzo krótki. Tak, nie? Tak. Więc czy to cyberprzemoc, czy to cyberprzestrzeń, czy to wirtualna, realna przestrzeń, to są te same przyczyny. A już... Jednakże warto jest mówić i uświadamiać rodziców o tym, co może spotkać dziecko, jeżeli będzie tam samo, nie pod kontrolą rodziców, nie pod opieką i pod towarzyszeniem. Wystarczy towarzyszyć temu dziecku. I to już dużo. Dzieci już coraz szybciej, czyli w coraz to młodszym wieku rozpoczynają swoją przygodę z cyberrzeczywistością, z rzeczywistością sieci, bycia w sieci, funkcjonowania w tej przestrzeni wirtualnej. Dziś chcę rozmawiać o cyberpomocy dzieciom, a zatem widzimy, jak ewoluowało stowarzyszenie Wędka od takiej pomocy z problemami, które mogliście spotkać, czy to na ulicy, czy w sąsiedztwie, czy pośród bliskich znajomych, do tego, co, jak przed chwileczką słyszeliśmy, staje się taką nową działką naszego życia, naszego funkcjonowania, czyli rzeczywistość wirtualna. Cyberpomoc dzieciom. Na czym to polega? Czym to jest? Jak, nie wiem, znaleźć, no pierwsze pytanie takie się nam rodzi. Jak znaleźć pomoc w cyberprzestrzeni, albo jaki jest numer telefonu pod kogoś, kto nam pomaga, prawda? Pali się dom, to wiemy, że 99, pamiętamy? 8. 112. 12. Tak prosto, 997 policja, tak? 99 pogotowie. A tutaj, czy jeżeli rozmawiamy o cyberpomocy, takie pytania na sam początek.
Jest wiele opcji. Wystarczy naszego brata Google'a, tak, czyli w wyszukiwarkę na przykład googlowską wpisać pomoc cyber, cyberpomoc. I prawdopodobnie my tam wyskoczymy na jednej z pierwszych pozycji, ponieważ świadczymy taką, to są początki takiej usługi pomocy. Nazywa się ta pomoc, pomoc duchowa online. Zaraz powiem, dlaczego duchowa, bo jest wiele takich głosów. Dlaczego duchowa? Czemu to ma się kojarzyć z religią? Więc wystarczy wpisać tak te hasła i wyskoczą strony, gdzie można kogoś spotkać do rozmowy. To głównie chodzi o rozmowę. W internecie jesteśmy bardzo samotni. Samotni jesteśmy, mimo że mamy możliwość kontaktowania się z drugim człowiekiem. Gadu-gadu kiedyś, teraz Messenger, Snapchat, Instagram, te wszystkie aplikacje, które umożliwiają rozmowy, to tak naprawdę jesteśmy samotni. Ktoś takie, było kiedyś hasło, że mam dużo znajomych na odległość, a bardzo mało osób mam wokół siebie, z którymi mogę rozmawiać. Nie? Więc ludzie są spragnieni rozmowy. I my, będąc po tej drugiej stronie, nasza strona pomocduchowaonline.pl polega na tym, że można wybrać wiele różnych form rozmowy z nami, z osobami, które chcą posługiwać. To może być osoba świecka, jest osoba duchowna, siostra zakonna, terapeuta, mąż, żona. I może rozmówca wybrać sobie osobę, z którym chce porozmawiać. Może porozmawiać na tematy kobiece, na tematy męskie, zakochania, aborcji, grzechu, czym jest grzech, pytają dzieci 14-15-letnie, czy mogę porozmawiać z księdzem, ponieważ mój ksiądz jest taki, siaki i owaki, wolę tutaj. Czują się bezpieczniej, w cudzysłowie, ale czują się bezpieczniej, dzięki temu się otwierają. Więc są rozmowy do późnych godzin nocnych, czasami prowadzone z naszymi, my jesteśmy rozmawiaczami. Nieraz jest tak, że jest to faktyczna pomoc realna. Dochodzi do spotkania w internecie, ktoś poszukuje jakiejś rady, porady, boi się zapytać, nie wiem, czy swojego taty, czy mamy. My odpowiadamy, mamy osobę żywą w mieście, z którego jest kontakt, na przykład, nie wiem, Kraków, nie wiem, jakaś miejscowość pod Krakowem, pod Toruniem. Ten nasz kontakt żywy, w świecie realnym, spotyka się z tą osobą i na przykład zaprowadza do gabinetu ginekologicznego. By sprawdzić, by zbadać, nie? Bo to są takie bardzo życiowe tematy, które w internecie dopiero wychodzą. Nie? Tak kiedyś było, nie wiem, w barze będąc, jesteśmy w stanie opowiedzieć całe życie swoje, bo to jest osoba obca. Nie? Na początku łatwiej nam być anonimowymi. Tak. I wypowiedzieć swoje problemy i tutaj potem znaleźć pomoc. Pytanie zasadnicze. Pomoc duchowa online.pl. Certyfikat. Skąd mamy wiedzieć, że wy jesteście dobrzy? Skąd mamy wiedzieć, że znajdujemy człowieka, który radzi nam dobrze, że to jest człowiek uczciwy, że to jest człowiek wiarygodny, że temu człowiekowi możemy powierzyć swoje tajemnice? I czy nie ma zagrożenia, że ktoś się podszywa pod was? Raz już trafiły do nas, to jest taki marketing szeptany. Wiesz co? Napisz tam, napisz do niego. Więc jest to polecane. Nie są to osoby przypadkowe, które do nas trafiają. Jesteście tylko wirtualni, jesteście również realni. Tak, to jest jakby trzeci punkt uwiarygodnienia nas. Drugi punkt to jest taki, że jesteśmy nieanonimowi. Każdy z rozmówców ma swoją wizytówkę. Jest możliwość skontaktowania się z tą osobą. Jest opisany kawałeczek życiorysu, jest zdjęcie, jest powiązane to też z Facebookiem, czyli nie jesteśmy osobami, które są gdzieś znikąd. Nie? W miarę możliwości jest to uwiarygodnione przez sam internet. A poza tym jesteśmy w stanie spotkać się w świecie realnym. I o to nam właśnie chodzi. Żeby przez internet złapać siecią internetową, by wejść w świat realny, do spotkania, do relacji. Tak też łapiemy naszych podopiecznych obecnie. Nie wszystkich. Jest to garstka na razie.
ale już są to osoby, które znaleźliśmy w internecie, które do nas napisały. Na końcu rozmowy, nie wiem, 2-3 godzinne jest informacja, słuchaj, przyjdź do nas. Jesteśmy w Toruniu, przyjedź na weekend, możemy cię ugościć, przyjdź, pomóż nam, jesteśmy z dziećmi. I przyjeżdżają. I poznajemy się, tworzymy relacje, stają się wolontariuszami. Czyli to jest też taka forma pomocy, która kończy się w świecie realnym. Może się skończyć też w świecie wirtualnym, nie? Bo to wszystko zależy od tego, kto czego chce. Jeżeli ktoś pójdzie dalej, jest on tyle odważny, to spotykamy się i jesteśmy. Więc wykorzystujemy każdą możliwą formę, by spotkać się i dotknąć kogoś. Pani Katarzyna przytakuje. Coś więcej do tych słów? Myślę, że tu nic więcej nie trzeba dodawać, nie? No to jest wszystko... To jest mama. Ja może to powiem, bo tak Kasia trafiła tutaj tak... Tak, 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 tak. Po prostu. Kasia jest mamą. 4 dzieci, z czego 2 już jest świadomych użytkowników internetowych. I tak naprawdę to my jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać na tej stopie takiej służbowej, ale ja od Kasi mogę się uczyć tego, jak można pomóc swojemu dziecku temu, które w internecie pływa, nurkuje. Kasia to wie, nie? Więc może... A zatem słuchamy, ponieważ tutaj pan Wojciech użył bardzo ciekawego sformułowania, że 2 dzieci jest świadomych korzystania z internetu. Ja tylko zapowiem numery telefonów, by nasi odbiorcy, radiosłuchacze, drodzy Państwo, jak również telewidzowie, by Państwo mogli zatelefonować, zadać pytanie, podzielić się swoimi sugestiami. 56 657 00 11, 657 00 12 dla Polski Północnej, Polski Południowej, 536 600 300 lub 600 400 dla posiadaczy telefonii sieci w naszej rodzinie i dla zagranicy 48 56 657 00 13 lub 0014, temat cyberpomoc dzieciom. Związane to jest z cyberprzemocą, bądź z takim, bym powiedział, cyberzachwianiem się człowieka, który korzystając z internetu, będąc w sieci, może się zagubić i poszukując nawet pomocy, poszukując rady, może trafić na radę, która nie będzie dla niego dobrą. Nie przyniesie mu tego, o czym tu rozmawialiśmy na samym początku, czyli nie pomoże mu być perłą, nie pomoże mu być świętym, nie pomoże mu odkryć potęgi, która w nim drzemie, bo każdy człowiek jest tutaj darem, jest wielkim zadaniem. Prosimy Pani Katarzyno, jak poprowadzić młodego człowieka, by stał się nieprzypadkowo nurtkującym, nie ślepą kurą szukającą ziarna, ale świadomym użytkownikiem internetu. To znaczy tak, ja przede wszystkim weszłam w świat ten sam co dzieci, tak? Czyli no, jestem znajomą gdzieś tam na Facebooku, wiem w co wchodzą, są różne aplikacje, tak, którymi się dzieci posługują. W większości się uczę od dzieci przede wszystkim, bo to one więcej wiedzą od nas. Ale wchodzimy w ich świat. Jeżeli wchodzimy w ich świat, mamy świadomość tego, co im grozi, tak? Bo jeżeli my odizolujemy się od internetu, bo to jest dla dzieci, bo to już nie dla nas, no to my nie będziemy wiedzieli, co tak naprawdę im grozi. A naprawdę jest bardzo dużo zagrożeń, bardzo dużo stron podszywających się pod strony, no, te dobre. Czyli pani radzi, że trzeba wejść w ten świat internetu. Nie można towarzyszyć dzieciom przez ścianę.
Nie, bo nie da się... Trzeba wejść do tego pokoju, gdzie dzieci dokładnie się bawią, gdzie dzieci mają swoje ich zabawki. Świat, poznać czy swoje... ich dialogi, tak? Ich sposób komunikowania się z innymi i sposób myślenia przede wszystkim. Bo dzieci niestety teraz myślą kategoriami internetu, tak? Przede wszystkim. Rzadko kiedy wychodzą do rodziców, bo o, zobaczyłem coś na stronie, czy ktoś mi coś wysłał. Jeżeli my tego nie będziemy kontrolować jako rodzice... Częściej słowa rodziców weryfikują internetem. Częściej słuchają. Szczerze, częściej docieram do dzieci, nawet własnych, przez, powiedzmy, Messengera, niż słowami w życiu realnym, tak? Często jest tak, że dzieci słowa dorosłych weryfikują internetem, tak. Czyli to, co usłyszą, to, co im rodzice powiedzą, za chwileczkę... Wszystko jest przekładane na internet, tak? Tak. Kiedyś taką sytuację opowiadał jeden ze słuchaczy, że mówi młodszemu od siebie oczywiście, mówi wnukowi o tym, co jest w Radiu Maryja, co mówili w Radiu Maryja, a wnuk od razu w internecie: dziadek, ale to rzeczywiście prawda, tak mówi internet. Więc ta weryfikacja przebiega w tę stronę też. Prosimy bardzo, halo. Król na Glitze i szczęść Boże, ojcze Benedykcie. Witam serdecznie, dobry wieczór gościom w studiu. No, stały słuchacz i widz radia i telewizji. Chciałem przejść do tematu, więc ja od dłuższego obserwuję jako lektor i wieloletni posługujący w kościele taką sytuację, że te dzieci nie są tak jak kiedyś za moich młodych lat przyprowadzone do świątyń przez swoich rodziców, tylko dzisiaj młodzież, nie wiem, korzysta z wirtualnej posługi przy ołtarzu, na przykład coś takiego jest. Też się byłem w szoku, jak to usłyszałem, ojcze, czy po prostu jakieś gry, czy komputer, czy telefony, czy tak jak tutaj państwo w studiu powiedzieli, messengery, Facebooki. Ja też z tego korzystam, ale korzystam do celów religijnych, czyli Słowo Boże publikuję, czy publikuję jakieś inne rzeczy, ale nie siedzę w tym 24 godziny, bo po prostu mnie to nudzi już na dłuższą metę. Jestem 33-letnim młodzieńcem i też dorastam, wchodzę w świat, ale mam zupełnie inne spojrzenie, dlatego że no, droga poszła tak, jak poszła, księdzem nie zostałem, jestem szczęśliwym małżonkiem. Ale inny pogląd mam. Być może przez to, że właśnie poszłem tą drogą, którą Chrystus wyznaczył. I bardzo mnie martwi, żeby przyszłość, czy w świątyniach, czy przed telewizorami, czy w domu, nie była wirtualna. Bo to jest przykre, jeżeli na mszy nie będzie ludzi, tylko będzie ksiądz i jeszcze, żeby oby była służba liturgiczna. Także to, co państwo poruszają, jest to coś strasznego i to się dzieje i wszystko się obiera na internecie, na wirtualnych rzeczach, na komórkach, na tabletach. To jest po prostu coś strasznego i ja uważam, że idziemy w błędnym kierunku i także państwo powinno w jakiś sposób wychowywać, bo tak jak pani czy pan tutaj wspomnieli państwo, rodzice dzisiaj nie mają czasu. Być może ustawa, która wejdzie o zakazie w niedzielę handlu, coś pomoże i ci ludzie będą mieli troszeczkę więcej czasu dla dzieci. Aczkolwiek nie sądzę, bo jeżeli ktoś do kościoła nie chodzi, to nawet żebym ja mu zafundował bezpłatny bilet, co podejrzewam, że i tak nie będzie chodził, z wieloletniego doświadczenia mówię. Jest to po prostu przykre, ubolewające, bo Pan Bóg na nas czeka i naprawdę chce nam pomóc, chociaż nieraz nie zgadzamy się z tym, co w danej chwili się stanie, że chcieliśmy inaczej, ale Pan Bóg wie, co dla człowieka dobre. I kieruje nam taką drogą, żeby iść ku wieczności. Szczęść Boże, dziękuję, pozdrawiam. Panie Danielu, pozdrawiam gorąco i serdecznie. Cyberpomoc dzieciom to temat, który dziś podejmujemy z przedstawicielami Stowarzyszenia Wędka imienia każdego człowieka. No, mamy już wirtualne miasta, mamy wirtualny pieniądz, ale na szczęście nie mamy jeszcze i nie grozi nam, byśmy mieli wirtualnych rodziców, bądź też byśmy sprawowali wirtualnie sakramenty. A zatem, panie Danielu, nie miałbym takich przerażających i ciemnych scenariuszy. Jednak to, o czym tutaj mówią zarówno pan Wojciech, jak i pani Katarzyna, to jest ta przeogromna tęsknota człowieka za realnym spotkaniem, za
tą twardą, męską dłonią, która się wita, a z drugiej strony daje bezpieczeństwo i też za tą dłonią delikatną, kobiecą i spojrzeniem, więc stąd się bierze ta tęsknota i chyba dlatego ktoś poszukując w internecie szuka dobra i tak szybko przybywa na spotkanie realne do kogoś, kogo nie zna, ale oddaję tu Państwu głos, jak Państwo patrzą na tę rzeczywistość przyszłych spotkań, wspólnej celebracji, nie tylko uroczystości tych kościelnych, religijnych, ale również tego, co nazywamy świętowaniem świeckim, prawda? Czyli czy to świat wirtualny nam za chwileczkę zabierze i wesele będzie się odbywać przy wirtualnym stole z wirtualnym napojem? Ja bym tak nie chciał. Ja sobie tego nie wyobrażam i nie siedzę, żeby tak się to stało. I działamy. A jak działamy, to tak, że wykorzystujemy ten internet tak, jak wykorzystujemy konie w karocy, które nas ciągną. No to ciągnie. My przez internet jesteśmy w stanie zdobyć dużo więcej dojścia do dzieci, niż gdybyśmy wyszli na ulicę jako streetwalkerzy, bo tak się nazywamy, pracując na ulicach, na podwórkach. Bo na podwórku spotkamy dwójkę, trójkę, piątkę dzieci. A jak wejdziemy w przestrzeń internetu i tam zaczniemy z dziećmi przebywać, to już jest setka, tysiąc. To nie ma problemu, żeby to było 50 tysięcy dzieci, 50 tysięcy odbiorców. Bo tam są te dzieci, nie? Więc można wykorzystać ten internet. Ja bym chciał ten internet odczarować. Nie chcemy na ten internet mówić źle, bo to tak jak mielibyśmy mówić źle na żyletkę. No, ja się golę, więc wyglądam tak, jak wyglądam. Z brodą bym wyglądał dużo gorzej, bo bym się nie ogolił, bo wiem, jak używać żyletki. Co prawda dzieci też te żyletki używają, żeby się na przykład ciąć. Więc trzeba te dzieci też wyposażyć w takie narzędzia do świadomego korzystania z internetu. Bo nie ma, no może są gorsze, ale złą rzeczą jest, jeżeli damy dziecku na przykład szklankę z wódką, z piwem, z winem i nic nie powiemy, to dziecko zacznie pić. Odczuje, za dużo się nie napije, ale już zacznie pić, bo nie wie, że to jest wódka, nie wie, że to jest coś nie dla niego. Dziecko nie wie, że jak kliknie w ten przycisk na stronie internetowej, to wejdzie w stronę pornograficzną. A łatwo jest wejść w takie strony, łatwo jest przejść taką inicjację wizualną, będąc 10-, 7-, 8-latkiem. Tu się teraz powinny pojawić statystyki, prawie 60% 7-, 8-latków ma dostęp do internetu nieograniczony. Nie? Rodzice bardzo często traktują tablet, smartfon jako nianie. Dostaje dziecko tableta, dziecko znika. Ja jestem zadowolony, bo po pracy przychodzę i mam spokój. Dziecko siedzi w pokoju i cicho jest, więc zaspokoiłem moje dziecko. Nie? A te dziecko rodzicom czasie... wydaje się, nie posądzam o to pana Daniela, który telefonował, ale wydaje się dorosłym, że dziecko ma taką świadomość, jaką my dorośli w korzystaniu z tego. Ja nie mam z tym problemu, to moje dziecko oczywiście też problemu nie będzie mieć. Pojawiają się, wkrada się takie myślenie, które usprawiedliwia te postawy. Niańka jako laptop czy tablet. 11-letnie dziecko ma świadomość internetową dorosłego człowieka. 11-letnie dziecko. Ta granica się zaniża, ponieważ my rodzice, my dorośli, też nieświadomie udostępniamy naszym dzieciom coraz częściej internet. Bez ram. Internet, ok, między 20-20:30. Tego nie ma. Nie ma takiego nawyku, nie ma tej świadomości, nie? Nie ma tej kontroli. Nie boimy się nazywać tego słowa, używać tego słowa, to jest kontrola. Kontrolujemy dostęp dziecka do alkoholu. No, w barku, mając alkohol, rodzice zamykają ten barek na klucz. Ten klucz często jest dostępny. Dzieci wiedzą, że tam nie mogą wejść. Dzieci muszą wiedzieć też, że nie mogą być w internecie cały czas. No bo nie mogą. Dlaczego? No właśnie dlatego, że rodziców tam nie ma. Nie? Dzieci bardzo, to jest tak, w internecie, wyobraźmy sobie nasze dziecko,
3-4-letnie, Tymek. Zostawiamy go w Toruniu na najbardziej ruchliwym rondzie. Na środku ronda i idziemy. Teraz ten Tymek musi przejść przez te torowisko, dwupasmową drogę i dojść do mamy, dojść na plac zabaw. Czy my się nie... No, kto by zostawił? A co robimy w internecie? My dzieci zostawiamy na takim rondzie razy 500. Bo to dziecko, będąc w internecie, no przechodzi sobie jak chce, nurkuje sobie gdzie chce, w każde strony, tu kliknie, tam kliknie i wchodzi, i jest. Rodzice nie wiedzą, gdzie weszło. Psychologowie, psycholodzy są w stanie stwierdzić, że dziecko weszło na przykład na stronę internetową, pornograficzną, mając lat 5, 6, 7, po odpowiednich zachowaniach. No jest tak, że patrzą, gdzie to dziecko zachowuje się, będąc w tej przestrzeni, tak, a nie inaczej, nie? To można stwierdzić. My po naszych podopiecznych niestety też widzimy, które dzieci 7, 8, 9, 10-latkowie, zwłaszcza chłopaki, choć źle powiedziałem, nie ma już zwłaszcza chłopaki. To już dziewczynki, nie? Dziewczyny są na tych stronach. Raz słownictwo, jakie używają, tak? Nazwy strony gdzieś tam padną, już są obsłuchane. Więc te dzieciaki już są i one na przestrzeni całej grupy, nie wiem, 30 dzieci, są i agresywniejsze, i głośniejsze, i bardziej domagające się jakiejś uwagi. To widać też, nie? Więc jeżeli... A to jest świat wirtualny, którego skutki nieświadomego korzystania obserwujemy w świecie realnym, czyli na naszej sali, na naszym korytarzu. Nie? Więc to tego nie można rozdzielić, nie? A rozdzielamy. To świat wirtualny, dzieje, który jest tak, światem zewnętrznie bardzo bezpiecznym dla dziecka, dlatego że to dziecko siedzi z reguły w swoim pokoju, czy siedzi wygodnie, jest ciepło, nie ma zimno, jest jakiś posiłek, a niebezpieczeństwa w świecie realnym to są niebezpieczeństwa, które są namacalne. To są niebezpieczeństwa, które rujnują człowieka od wewnątrz, czyli wracamy chyba, dlaczego nazwa pomoc duchowa online, tak? Tak. .pl. Tak, właśnie dlatego, że na końcu jest ten problem duchowy. Na końcu jest to pytanie, po co, dlaczego, no jak, czemu? Ktoś słyszy świadectwo kogoś, kto się zaczął nawracać. Nie, no, ktoś musi mi odpowiedzieć, nie? No nie pójdę do księdza, bo nie chodzę do kościoła. Wejdę tu, duchowo. Pomoc duchowa, często wpisywane hasła, to jest pomoc duchowa, stąd jest też nazwa naszej strony. Pomoc duchowa, a że online, bo chcą szukać pomocy tu online. Nie? Tu i teraz, w tym momencie, nie są cierpliwi, nie chcą szukać gabinetów, nie chcą pójść, nie chcą wyjść z ukrycia, że ja mam problem, nie przyznam się. Zapytam anonimowo, bo my świadczymy tą pomoc. Czyli jest to przyzwyczajenie do tego zewnętrznego bezpieczeństwa. Ja tutaj pozornego, jest... tak. Pozornego, oczywiście, tak, to żeby to... To było jasne. Jak najbardziej właśnie tak to funkcjonuje. Rozmawiamy dzisiaj o cyberpomocy dzieciom i usłyszeliśmy z ust pana Wojciecha Przybysza takie słowo, że odczarować internet. Internet i tę rzeczywistość wirtualną, Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, potem szczególnie Ojciec Święty Benedykt i Ojciec Święty Franciszek, nazywają rzeczywistością ewangelizacyjną, którą należy wykorzystać do głoszenia Ewangelii, czyli do głoszenia prawdy, do wskazywania właściwej drogi, a nie ma innej drogi niż Jezus Chrystus. Od tych słów praktycznie rozpoczęliśmy, a zatem to nie jest tak, że internet jest zły, tylko my nie umiemy z niego korzystać, a z noża można uczynić dobry pożytek albo, że tak się wyrażę, można uczynić złą szkodę, że skoro pożytek jest dobry, to zła już szkoda, nie pożytek. Tak. Zaryzykuję tezę, stwierdzenie, ale czy Jezus nie pojawi nam się najpierw w świecie wirtualnym, jak przyjdzie? No. Bo on tak będzie rozpanoszony, ten świat. Za chwileczkę będzie... Tendencja nie jest w kierunku wyciszania internetu w naszym życiu. Nie? Nie możemy mówić o tym, że dzieci sieci, że dzieci korzystają z internetu. To jest hasło, że to są dzieci żyjące w internecie. Nie? Jest w Stanach, nie pamiętam terminu,
jest nazwa całego pokolenia, pokolenie cyfrowe, nie? Te, które się urodziło i już było w kołysce smartfon, tablet, nie? Więc to jest tak, że od tego nie odejdziemy. Cała ta rzeczywistość teraz, nie wiem, czy Państwo już zauważyli, są czasami te gogle, tak, na oczach. Czasami jest tak już, nie? Że zakładamy gogle, takie narciarskie, i tam mamy już wyświetlane obrazy. To jest coś, co wejdzie za chwileczkę i nie jesteśmy też na to kompletnie przygotowani. Jak my kupiliśmy takie gogle, to są bardzo tanie rzeczy, nie? I to jest też niebezpieczeństwo. Pierwsze partie goglów, gogli, jak się nazywa? Gogli. Dobrej jakości były rozdawane za darmo, żeby tylko to wchłonąć. Jak dzieci to założyły na oczy, jak ja założyłem na oczy, nie chciałem z tego wychodzić. Bo to jest tak, jak ja bym się przynosił teraz do formuły pierwszej. Jestem. I odwrócę głowę, to wszystko to widzę. To jest taka rzeczywistość VR. Sam Mark Zuckerberg, czyli pomysłodawca Facebooka, wykupił i wchodzi w tą przestrzeń. Pierwsza konferencja, gdzie było możliwości Facebooka prezentowane w tych goglach. Cała sala, nie wiem, 300 osób, wszyscy byli na goglach. Nie? Jest taki film, starszy film, Wall-E, robot. Jak tam też jest jakby wizjonerstwo. Nie? Ludzie, którzy korzystają tylko i wyłącznie z klawiatury, z tego, co się wyświetla przed ekranem, już są. Członki nieużywane zanikają. Nie mieli rąk, nie mieli nóg, nie mieli palców u nóg, duże fotele, duże ciała. To jest bajka, ale jakże bardzo realna, bo w tym kierunku to zmierza. Siedzimy, stoimy przed komputerem, żyjemy, smartfon, któż nie ma smartfona? W Polsce jest prawie 50 miliardów zarejestrowanych urządzeń smartfonów. Nie? Więcej niż jeden na jednego człowieka. Więc my w tym musimy być, nie? Jak w tym nie będziemy, to dzieci nam będą porywane. Cyberpomoc dzieciom, o tym dziś rozmawiamy. Z jakimi problemami najczęściej spotykają się Państwo, jeżeli chodzi o dzieci? Bo wydaje się, że dorośli jesteśmy tego świadomi, że jest dużym zagrożeniem korzystanie przez dzieci nadmierne z internetu, z tej rzeczywistości wirtualnej, z tej rzeczywistości cyfrowej, z przebywania w sieci. Ale wydaje mi się, że odkrywanie tego tematu na początek jest takim niewiarygodnym. To znaczy się, nie wiemy, jak zobaczyć, że nasze dziecko, czy nasze dziecko to młodsze, czy to starsze, a może my sami jako dorośli, że rzeczywiście mamy z tą rzeczywistością problem i potrzebujemy pomocy. A zatem stąd moje pytanie, z jakimi problemami najczęściej Państwo spotykacie się, bo to może dopomóc naszym odbiorcom na zwrócenie konkretnej uwagi. Może dysponujecie Państwo jakimś testem pytań czy spostrzeżeń, na co zwrócić uwagę względem podopiecznych, czy to dzieci, czy wnuków, żeby w jakimś wymiarze pomóc, prawda? Podpowiedzieć, może się samemu zarejestrować i korzystać, wejść w ten świat wirtualny, to pani Katarzyna podpowiadała. Ale na co zwrócić uwagę, że to są właśnie symptomy. Tutaj słyszeliśmy, że jeżeli dziecko zaczyna odwiedzać strony pornograficzne, poznajemy to po agresji, poznajemy to po języku, którego używa. Czy taki katalog spostrzeżeń jest już w waszych myślach, w waszym doświadczeniu, którym możecie się Państwo podzielić? Pani Katarzyna? Przede wszystkim ja jako mama, to jest tak, brak kontaktu z dzieckiem. Jeżeli już zaczyna się brak kontaktu realnego, znaczy, że jest coś nie tak. Jeżeli dziecko więcej czasu spędza w telefonie czy w komputerze, coś go tam ciągnie, tak? Coś kieruje nim. Jeżeli nie możemy rozmawiać w realnym świecie z dzieckiem, tylko przez internet,
to już jest lampka, powinna się zaświecić, tak? Coś trzeba zrobić, coś trzeba zadziałać. No to jest taki przede wszystkim brak kontaktu realnego, tak? Za chwileczkę zapytam, jakie to może mieć skutki, bo to, o czym powiedziała pani Katarzyna przed momentem, to praktycznie dotyczy wszystkiego. Jeżeli dziecko jest uzależnione od czegoś, jeżeli dziecko ma jakieś problemy, to z reguły nie ma kontaktu. A dziś rozmawiamy o pewnych zagrożeniach związanych z internetem, związanych z siecią, związanych z cyberprzestrzenią. Celowo używam tych sformułowań, bo ich jest rzeczywiście bardzo dużo. I czym to może skutkować w życiu dziecka? Oprócz tego, że my widzimy, jakie to spustoszenie może poczynić. Poczekamy na telefon. Prosimy, halo. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony. Na wieki wieków, amen. Maria, zawsze mówi Marek. Ja to chciałbym powiedzieć, jestem ojcem dwóch synów, którzy oczywiście też używają i zwracam uwagę na te rzeczy, ale chciałbym coś powiedzieć tak na przykładzie swoim, bo myślę, że to też ma duże znaczenie dla dzieci. Jakby posiadam oczywiście smartfona, jak może wiele osób, i komunikuję się z nim w pracy, tam wiadomo, to jest szybkie, widzę maila i tak dalej, wszystko szybciutko, to jest niby takie fajne z początku, a potem bardzo obciążające, bo człowiek jest jakby zasypywany tymi wiadomościami cały czas, ale do czego zmierzam? No i też mam takie komunikatory ze znajomymi i tam nieraz się wyślę jeden komunikator, drugi, tam nie chcę ich tutaj mówić i reklamować, ale jeden, drugi, trzeci, i wczoraj mnie to spotkało, gdzie się oburzyłem, a co dopiero jakby dziecko to dostało, może by tego nie zrozumiało. Ja dostałem filmik, na którym mordują człowieka, dosłownie, wyrzynają mu, przepraszam, na żywca serce. Mnie wstrząsnęło, ja napisałem do tego znajomego, nie wysyłaj mi nigdy więcej takich rzeczy. I do czego zmierzam? Jeżeli dziecko to ogląda, dla niego to może stać się normalne i on pomyśli, no zabójstwo może potem traktować jak... On to już widział, czyli na nim to nie zrobi wrażenia. Na mnie to zrobiło takie wrażenie, że ja o tym długo myślałem, że muszę to zamknąć, zlikwidować konkretnie ten komunikator. Ja wiem, że te filmiki, one dalej będą w sieci, bo tu państwo, wszyscy ojcowie, rozmawiamy o tym zagrożeniu. Ono będzie, jak ja zlikwiduję ten komunikator mimo swojego oburzenia, to co widziałem, to będzie dalej, że tak powiem, języku młodzieżowym śmigało po tej sieci. Ale do czego to już jakby dochodzi, oprócz wiadomo, która była, przepraszam za słowo, pornografia, która jest, ale są morderstwa na żywca, to aż mi się w głowie nie mieści, że ktoś może przesłać taki film. Co w nim może być takiego, żeby przesłać? To człowiek cierpi, no, i dla mnie to, może mówię emocjonalnie, ale ja wczoraj przeżyłem szok, że ktoś może się do takiego czegoś posunąć, a co dopiero jak mój syn, no jednego mam pełnoletniego, drugi 13-letni, to zobaczy, czy jak on to odbierze, czy on to potraktuje w jakimś momencie za normalność, za drugim razem, trzecim, czwartym, jak z nim o tym nie porozmawiam. Mam zamiar, nawet teraz mi do głowy, że muszę o takim czymś porozmawiać z dziećmi, bo ja myślę, że wcześniej czy później, jak to krąży, spotka jego coś takiego, do wszystkiego nie dopilnuje. No jakby tym głównym, co chciałem powiedzieć, właśnie jest jakby... że już chyba tam nie ma granica, może już dawno nie było, a może ona się przesuwa coraz bardziej. Co ja dostaję dla tego maila, na ten komunikator, czy jaką wiadomość, czy mogę zobaczyć? Także to jest moje takie spostrzeżenie, którym chciałem się podzielić. Dziękuję za audycję, nie słuchałem. Dziękujemy, panie Marku, dziękujemy. Panie Marku, czy Benedykcie, wiecie, jakie strony są najczęściej używane przez dzieci, na które najczęściej wchodzą, na którą stronę najczęściej wchodzą? Właśnie na stronę YouTube'a, poszła ta nazwa, filmiki, nie? Więc ten film był już być może oglądany przez tych synów, nie? I to też znowu bez instrukcji obsługi, nie? Jak dzieci zobaczą coś pierwszy raz, nie? I nie ma tam dorosłego, który wytłumaczy, co widzi, nie? No to już jest ta tragedia właśnie, już to jest to, ten brak naszej obecności przy tym, co dziecko widzi, nie? Przecież jak jedziemy ulicą, dlatego wchodzimy w ten świat. Dokładnie. Nie? Ale głos pana Marka i przed telefonem pana Marka głos pani Katarzyny też świadczy o takiej naszej bezradności, że nie do końca my wiemy, jak odpowiedzialnie wychowywać młodsze pokolenie, jak odpowiedzialnie zachowywać się względem samego siebie, względem swoich przyjaciół, bo takie popularne, no wysłać tylko kliknięcie, poszło, hula po sieci, do kogoś dotarło. Nie zdajemy sobie sprawy, jakie skutki to może
wywołać w drugim człowieku. I tutaj przy tej odpowiedzialności bardzo często, jeżeli nie wiemy, co powiedzieć, bo nam jest trudno, bo w tej rzeczywistości my jako dorośli też się zaczynamy budzić, orientować, wiemy, że człowiek musi być wolny, musi być odpowiedzialny, ma sumienie przeduczynkowe, uczynkowe, pouczynkowe, co jest dobre, co jest złe, ale za chwileczkę okazuje się, że ta przestrzeń świata realnego, naszych relacji, które do tej pory były relacjami napisania listu, może zadzwonienia telefonicznego. Teraz okazuje się, że wymiana informacji, wymiana komunikatów, które są w procesie naszego wzajemnego porozumiewania się, jest tak ogromna, że zaczynamy się gubić i nie wiedząc, co powiedzieć, mówimy, no tak, najbardziej tutaj znaczenie wielkie mają rodzice i dom. No w porządku. Ale rodzice i dom, proszę zwrócić uwagę, że dziecko, które w szkole jest od godziny 8, często do godziny 14, 15, w domu jest od godziny 15 do godziny 21, to nie tylko dom wychowuje, to nie tylko dom uczy odpowiedzialności, ale odpowiedzialności uczy. Ulica uczy sklep, uczy tramwaj, uczy autobus, uczy miejsce kultury, miejsce spotkań, uczy szkoła, uczy kościół i wszędzie tam, gdzie my przebywamy, więc nie wystarczy powiedzieć, że no są temu winni rodzice. Najlepiej dziecko znają rodzice, to jest niezaprzeczalne, czy powinni go znać. Tutaj też pan Marek mówi, no ja zwracam uwagę swoim synom, zwracam uwagę na to, żeby nie korzystali. Oczywiście jest to chwalebne, jest to poprawne, natomiast tutaj słyszymy coś więcej od pani Katarzyny, że no trzeba być w tym świecie, i trzeba sprawować kontrolę. Coś więcej, czy państwo podzielacie taką naszą dorosłych bezradność, a z drugiej strony nieustanne szukanie, czy my szukamy świadomie, czy szukamy po omacku rozwiązań? Jesteśmy bezradni. Też badania, ja opieram, nie będę, może tak, bez nazw. Badania, które opisują bardzo fajnie to, co się dzieje teraz w świecie wirtualnym. Jak kiedyś ktoś coś wynajdywał, nie wiem, proch, samochód, światło, żarówkę, to zaadoptowanie tego wynalazku do społeczeństwa trwało latami. Nie, czasami to była rewolucja. Jak? Przez zapałki tylko, nie wiem, coś, ogień, otwarta, tu jest nagle zamknięta lampa naftowa Łukasiewicza, nie? Tak teraz na miarę tych wynalazków są wynalazki wirtualne. Na przykład Facebook, na przykład Snapchat, na przykład Instagram, na przykład inne aplikacje, których my teraz już nie wiemy, ale co 2 tygodnie wychodzi nowa apka, nowa aplikacja, która jest na miarę rewolucji. I my nie jesteśmy w stanie nadążyć. I będziemy bezradni. To idzie tempem dzieci. Dzieci bardzo szybko wchłaniają, przerabiają, to co im się spodoba zostawiają, wchodzą do następnych. My nie jesteśmy w stanie nadążyć. Więc ja jestem bezradny i ja myślę, że nie ma sensu się ścigać z dziećmi. Nie? Warto jest tam być, ale warto przede wszystkim tworzyć tą relację, która bez relacji nie ma bezpieczeństwa. Ona jest bardziej naturalna, ona jest bardziej ludzka, ona jest bardziej wychowująca, bardziej kształtująca człowieka i zapewniająca mu właściwy rozwój. Relacje, czyli czas. Tak, ta aplikacja, ona przychodzi, to jest kwestia wdrożenia i to jest czas instalowania się i u nas. I nie trzeba się często uczyć, ona jest intuicyjna. I darmowa. I darmowa. Intuicyjna. I ma kolega, ma koleżanka, ma klasa. Dostępna dla każdego. Tak. Wracając szybko jeszcze do tego, relacja, czyli czas. Czas dla dziecka, czyli znowu praca nad sobą. Wojtek 40 kilka lat, popracuje nad sobą. To my dorośli musimy pracować nad sobą. Nie możemy wymagać od dzieci tego, czegoś tam jeszcze, czegoś. My jesteśmy dorośli, mamy władzę, więc wymagamy od dzieci. To my musimy się zmusić do pracy nad sobą, by tak sobie ułożyć te życie. Tak sobie ułożyć pracę. Żeby sobie ustawić priorytety. Co jest dla mnie istotne? Czy praca i zapewnienie, zabezpieczenie finansowe, czy też mniej
ale jestem z moim synem, jestem z moją córką. Znam przez ten cały czas, z tych 7-8 lat, poznałem bardzo wiele rodzin. Naszych podopiecznych, naszych wolontariuszy. Najwięcej szczęścia odnalazłem w rodzinach, które są rodzinami biedniejszymi niż średnia krajowa. Gdzie jest mniej pieniędzy, ale jest więcej czasu na tworzenie relacji. Nie chcę też przytaczać rodziny, która już mi się od razu na pierwsze miejsce tutaj jawi, nie? Przekochani, szanujący się, dzieci słuchające się rodziców. Są też problemy, jak najbardziej, ale nie ma ich tylu, ile w rodzinach, gdzie tata, nie wiem, jeździ, pływa statkiem, wraca po 2-3 miesiącach, mają wszystko, tak? 2-3 samochody. No, nie chcę też iść ze skrajności w skrajność, nie? To musimy wyparcelować, ale to nie dzieci. Nie wymagajmy od dzieci. Wymagajmy od siebie. Pani Katarzyno, od samego początku pytanie, które gdzieś tutaj nad nami wiruje, to jest pytanie o cyberprzemoc, przemoc w internecie, przemoc w sieci, którą przecież tworzą ludzie dorośli. To nie dzieci tworzą tę przemoc, prawda? To przecież ta przemoc jest oferowana dzieciom, oferowana młodzieży, najczęściej przez potężnych ludzi tego świata, którzy mają w tym swój określony cel. Ale ja wracam do czasu, o którym tutaj rozmawiamy, ponieważ wydaje się, że przy każdej awarii, czy to naszego smartfona, który się może zawiesić, czy naszego komputera, który nagle może zdobyć jakiegoś wirusa, wystarczy ściągnąć odpowiednie oprogramowanie, podobnie jak z tą aplikacją, czas naprawy to czas instalacji, czas weryfikacji, czas naprawienia, darmowo bądź odpłatnie, ale wszystko wraca do normy. Czy nie macie Państwo wrażenia, że zaczynamy żyć w pokoleniu aplikacyjnym, któremu wydaje się, że wszystko można zrealizować za pomocą zakupionej w sieci aplikacji? Wystarczy odpowiednią znaleźć, wcisnąć pobierz, instaluj i zacznie działać. I to jest jedyny pomysł teraz na narzeczeństwo, na małżeństwo, na przyszłość, może i na świętość, może i na życie wieczne. A tak naprawdę, gdy, to jest pytanie już bezpośrednie do Państwa, jeżeli spotykacie się z dziećmi, które na różny sposób są osobami poranionymi przez życie, zagubionymi, które szukają pomocy, to już nie jest tak, że na ich telefon czy na ich smartfon wystarczy wprowadzić odpowiednią aplikację, dać odpowiedni kod i zacznie działać z chwilą zainstalowania i wcielenia. Czas wychodzenia nie jest czasem ekspresowym, prawda? To jest czas naprawy, nawracania się, czas, który nie działa aplikacyjnie. Nie. No nie. Dotykać powoli zaczynamy też przestrzeń uzależnienia od internetu, od smartfona. Ja nie muszę iść daleko, ja patrzę na siebie teraz. Ja budzę się, jedną z pierwszych czynności, jaka jest, no to gdzie jest mój smartfon? Więc jak dzieci mają funkcjonować inaczej, skoro my śpimy z naszymi smartfonami, nie? Naszymi przyjaciółmi wirtualnymi również, to coś, kto napisał, co chwilkę powiadomienia, kto pisze, co jest, odpisuje, nie? Przedłużenie obiad. Naszej osobowości niemalże, musimy się przed tym wprost bronić, prawda? Tak, nie? Więc ja sam często sobie to tłumaczę, no to jest moja praca, więc jestem w internecie po to, żeby być z dziećmi też i tam, ale sam widzę, że to źle oddziałuje na mnie, bo ja się od tego uzależniam, nie? To jest bardzo też niebezpieczna przestrzeń dla rodziców, dla dorosłych, nieświadomie korzystających z internetu. Bo mi nikt tego nie powiedział na początku. Wojtek, uważaj, bo to jest fajne, ale uważaj. Nie? Jak ktoś ma skłonności, no to może upaść. Nie? Bez smartfonu się nie obędzie. Więc to jest długi czas wychodzenia. Po telefonie, bardzo proszę, panie Wojciechu, zapamiętać pytanie, czy wystarczyłoby, żeby ktoś powiedział uważaj? Czy wystarczy takie powiedzenie? Gdyby ktoś nawet dorosłemu powiedział, panie Wojtku, uważaj pan, słuchaj, uważaj,
Czy to wystarcza w takim procesie świadomego korzystania, świadomego życia? Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Katarzyna, właśnie ja na audycji właśnie chciałam, takie mam zapytanie. Co mam robić z 35-letnim właśnie synem, który jest uzależniony od komputera, nie ma internetu, tylko komputer i telewizor. Nie pracuje, mama go utrzymuje za utrzymanie mamy. Teraz mąż ma 4 miesiące temu, nie ma wpływu na niego, nikt po prostu do lekarza nie pójdzie, siedzi tylko przed telewizorem i komputerem. Proszę mi pomóc, naprawdę jestem tak załamana, nie wiem. Co mamy robić? Rodzina nie wie, bo mam jeszcze czwórkę dzieci właśnie, to synowie pracują tam ci długi, córka też, a on 35 lat łowi i siedzi tylko komputer i telewizor, nic więcej. Bardzo bym prosiła o pomoc. Co robić z takim człowiekiem? Dziękuję pani Katarzyna. Zapytać. To jest właśnie ofiara. Ja myślę, że może pani śmiało poszukać w internecie, no tak. Może się skontaktować. Nie ma internetu, skoro pani nie ma internetu. Pójść do przychodni lekarskiej. Zapytać się o spotkania grup terapeutycznych, grup wsparcia na przykład. Nie? Bo to jest uzależnienie od internetu leczy się jak uzależnienie od alkoholu. Są spotkania grup anonimowych, cyberholików. Nie? Mhm. Więc jeżeli będzie syn chciał, bo nic na siłę, to musi chcieć, musi ktoś z nim porozmawiać, nie oceniać, tylko zapytać, co tam się dzieje, nie? Bo gdzieś tam przyczyny są głębiej. Ale jest taka możliwość, nie? Skorzystania z terapeuty po prostu. W miejscu zamieszkania, gdzieś w okolicy, nie wiem, gdzie pani mieszka, w jakiej miejscowości. Natomiast też należy się zastanawiać, na czym polega miłość rodzicielska nad 35-letnim mężczyzną, czy ta miłość rodzicielska to jest troska, wikt, opierunek, dach nad głową. Skoro nie pracuje, no to przecież w tym wieku człowiek powinien przede wszystkim na siebie zarobić, a nie korzystać z dobrodziejstwa mieszkania w domu i w tym domu panują konkretne warunki, konkretne prawa i obowiązki. A zatem pani Katarzyno, należałoby się nad tym zastanowić i też zaprosić do współpracy pozostałe rodzeństwo, które może w tym wymiarze dopomóc, bo miłość nad darmozjadem to nie litość i przyglądanie się jego destrukcji, też destrukcji własnej. Kolejny telefon, prosimy. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Ja chciałem w swojej wypowiedzi podeprzeć się przykładem obrusa. Jeżeli mamy do dyspozycji obrus biały, płócienny i na niego się wyleje sok z buraczków, to jest wielka trudność, żeby wywabić tą plamę. Jeśli to jest obrus zaimpregnowany czy plastikowy, już tego problemu nie ma. I dziecko jest obrazem właśnie takiego obrusa niezaimpregnowanego. Jeśli rodzic beztrosko powierza dziecku smartfona, to takiej świadomości nie ma, która mogłaby temu dziecku pomóc. Dlatego wydaje mi się, że trzeba wnikać w świat dziecka dyskretnie w każdej nadarzającej się sytuacji. Informować dziecko prostym przykładem. Jeśli ktoś by ci podał, żebyś zażył truciznę, to na pewno jej nie spożyjesz. I tutaj również możesz znaleźć takie w tym smartfonie treści, które są trucizną dla twojej duszy. Dużą rolę ma do odegrania w tym przypadku, jeśli tutaj rodzic tej sprawie nie zabezpiecza, szkoła. W szkołach powinny odbywać się na ten temat odczyty, pokazy, tak żeby dziecko było jak najczęściej po prostu instruowane, bo jeśli nie jest zaimpregnowane, to bardzo łatwo może po prostu wpaść w złe nawyki. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję, panie Pawle. Widzę, że głos przytaknięcia, więc trudno o komentarz. Nikt mi nie powiedział, panie Wojciechu. Posłużę się przykładem wziętym z życia nocnego naszych dyżurów. To było około 2 lata temu. Chadzam się uliczkami Starego Miasta i spotykam naszego byłego podopiecznego, który
jest osadzony w ośrodku daleko poza Toruniem za przestępstwa, za włamania, za napady. Miał 14 lat. 14 lat. Wtedy, kiedy stwierdzono, że ma 300 różnych wykroczeń. Spotykamy się rok później, ma 15 lat, jest na urlopowaniu, okazało się, że jest na ucieczce, jest to trzecia nad ranem. Widzę go troszkę nietrzeźwego, ale świadomego, rozpoznał mnie. No witam panie Wojtku, cześć. Słuchaj, pytam się, co tu robisz? Nie? No uciekłem, bo tam się dzieją takie rzeczy i zaczynamy sobie rozmawiać. Nie chcę, padło tutaj imię, powiedzmy Marek. Marek mówi mi, panie Wojtku, gdyby ktoś 2 lata temu, czyli kiedy miał 13 lat, powiedział mi, tu łzy się, chłop jak tur, łzy mu się zaczynają sypać. Nie? Gdyby mi ktoś powiedział, że złodziejstwo jest złe, nie kradnij, to ja bym tego nie robił, ale im nikt tego nie powiedział. To był jego sposobem życia. Już rodzina podobne, nie? Tata też siedzący w więzieniu. I nikt mu tego nie powiedział, że to jest złe. I takie sytuacje, jedna z trzech, które mnie spotkała w życiu, sprawiają, że ja jestem dalej tam, gdzie jestem i robię to, co robię. Wiem, że każde słowo, które jest napomnieniem, Pan Bóg dobrze to wymyślił, nie? Napominajmy się w miłości i w trosce. Nie rób tego, nie wkładaj tam palców. Nie pal. To jest złe. Mimo, że pójdzie i tak zapali, ale już ma tą informację. Nie pal, nie pal, nie pal, nie pal. Jak będzie padało to słowo z kilku ust, no to nie będzie palił. A jeżeli ma to przyzwolenie społeczne, no to nie. Więc tak. Każde słowo. Wracamy do tego spostrzeżenia, że wychowywać musi całe środowisko, w którym żyje, tak. żyje młody człowiek. Chociaż gdy pan to mówił, gdyby ktoś mi powiedział, to myślę, że wielu spośród nas, ludzi dobrych i prawych, obudziło się. Przecież to wszyscy wiedzą, więc on też powinien wiedzieć. Rzeczy i wracamy oczywiście do początku naszej rozmowy, że potrzebny jest indywidualny kontakt, indywidualne spotkanie, że nie można pominąć żadnego człowieka. Prezes Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży imienia każdego człowieka Stowarzyszenia Wędka, Wojciech Przybysz, Katarzyna Krajewska, wolontariusz tego stowarzyszenia. Wiemy, że działacie od 10 lat w Toruniu, czy tylko w Toruniu? Wirtualnie na całym świecie, bo internet jest międzynarodowy, ponad granicami, więc jesteśmy w kontaktach z naszymi wolontariuszami podopiecznymi, którzy się rozjechali na cały świat. W Toruniu jesteśmy, mamy placówkę stałą na Jęczmiennej 10, gdzie zapraszamy, ale najbliższe 3 lata, to już jest, myślę, że z Bożym błogosławieństwem, będziemy otwierać kolejne oddziały w Polsce. Nie wiem jeszcze dokładnie w jakich miastach, ale będziemy w naszym województwie pierwszy oddział otwierać i będziemy działać tam taką naszą metodą właśnie wędkową, jaką działamy w Toruniu na Starówce. Tak. Dorzucę tylko jeszcze do tematu wcześniejszego. My się dowiadujemy o cyberprzemocy, o cyberpomocy, o dzieciach sieci, o tych wszystkich terminach z internetu. Jest też literatura, gdzie każdy może z Państwa pójść do realnej księgarni, kupić realną książkę papierową o tematyce dzieci sieci, cyberprzemoc, cyberpomoc i naprawdę dużo dowiedzieć się informacji, które możemy zaaplikować naszym dzieciom. Nie bójmy się tego tematu. Książki są dostępne. Można kupić i się dokształcić. Nie czekać, aż będzie jakaś prelekcja w szkole, gdzie my przyjedziemy, bo też jeździmy po szkołach i mamy takie spotkania i z rodzicami, i z wychowawcami, i z pedagogami szkolnymi. Nie czekajmy, nie? Możemy wziąć teraz i już się dowiedzieć i też te informacje rozpowszechniać między sobą, na klatce schodowej, wśród sąsiadów, wśród znajomych, bo ten temat, no, jeden przykład, spotkanie z rodzicami, 15 rodziców, oczy się otwierają rodzicom o tym, jak mówimy, jakie są
przestrzenie wolności w internecie dla dzieci. Nie? Niektórzy rodzice wychodzą, bo już nie mogą wytrzymać, lecą, bo im się wydawało, że jak zostawili dzieci w domu, to są bezpieczne. Nie? Więc ta informacja później się szybko rozpowszechnia. Nie? Kiedy będzie następne spotkanie? Bo my spotykamy się na zasadzie warsztatów. My zapraszamy dzieci, my siadamy rodziców, my zapraszamy rodziców przed tablet, przed smartfon, przed laptop. Niech pani zobaczy, gdzie pani syn może wejść. Że jest taka aplikacja, gdzie wejdzie tu i zawsze po drugiej stronie aplikacji jest ktoś gotowy do rozmowy. Może być to pedofil. Może być to ktoś, kto będzie wykradał dane jakieś z pani komputera przez pani dziecko. Nie? Niech pani zobaczy, jak to jest. Niech pan zobaczy. Nie mamy tej przestrzeni szkoleniowej, warsztatowej. Nie? I to też można robić. Uczyć. Przed wami też inicjatywa duża w Toruniu? Przed nami inicjatywa duża w Toruniu? Spotkanie. Internet podpowiadał, że jakieś spotkanie duże organizujecie? Wiele spotkań organizujemy. Najbliższe spotkanie będzie w kwietniu. Nie wiem, czy mówimy o tym samym. Będziemy robić forum nowoczesnej, nowej edukacji, wśród której będziemy też mówić... Nie był to fake news. Wśród których będziemy też mówić o cyberpomocy. Nie cyberprzemocy. Tylko cyberpomocy. Cyberpomocy. Jak rodzic ma nie wylać dziecka z kąpielą, czyli jak rodzic ma zareagować na to, jak zobaczy, że syn wszedł na stronę pornograficzną, jak ma zareagować, jak zobaczył, że syn kupił, nie wiem, za 20 tysięcy, przesadzam teraz, tak, diamencików w grze swojej ulubionej, nie, jak wykorzystał kartę, czyli jak reagować, jak no, nie zabić dziecka, tak, cyfrowo. Również. Wojciech Przybysz, Katarzyna Krajewska, dziękuję za przybycie do studia i dziękuję za takie bardzo wrażliwe, nie takie gwiazdorskie pochylenie się nad tematem dzieci, wychowania i tej cyberpomocy. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. To spotkanie oczywiście dostępne w cyberprzestrzeni www.radiomaria.pl.